to szok. Szok i niedowierzanie. Karolina Ziętek nareszcie kręci makijażowy film. Tak, wracam do Was, wracam, nareszcie czuję się na siłach, żeby tutaj siedzieć, nagrywać makijaże i oddać się swojej kreatywności, tej makijażowej. Wybaczcie za to, że mnie nie było, ale Was nie olewałam. Po prostu miałam takie prywatne problemy. Było mi bardzo ciężko w ostatnich miesiącach, o czym opowiadałam 2 filmy temu, więc jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Może wtedy zrozumiecie, że to nie z lenistwa, czy nie wiem, z niechęci jakiejś do robienia beauty, czy z braku współpracy, czy czegokolwiek. Nie, po prostu potrzebowałam przerwy. A ten film kręciłam w tym samym wdzianku, więc będziecie wiedzieć, o jaki chodzi. Już się nie smucimy. Jest okej. Jest okej i dzisiaj chciałabym bardzo przetestować nowości, bo mój makijaż był ostatnio absolutnie minimalny. Głównie stawiałam na pielęgnację. Zresztą jak widać, moja skóra jest naprawdę w dobrej kondycji, jak na tak wrażliwą i delikatną skórę. I dotarło do mnie sporo nowości polskich marek. Mamy tutaj Glam Shop i mamy AA. I tak stwierdziłam, że sobie wymieszam, coś jeszcze tutaj mam. Everline jeszcze mam. A to tak dołożyłam sobie, bo stwierdziłam, czym ja brwi zrobię. Więc głównie nowości od Glam Shop, które mnie tak zaintrygowały, że stwierdziłam, że ja po prostu muszę użyć tych nowości. Więc głowa do góry, włosy do tyłu i zaczynamy. Co ja z tych nowości mam? Mam 2 podkłady od AA i nie wiem właśnie, którego użyć, bo jeden jest taki całkowicie dla mnie nowy, nie wiem, dotarł może 2 tygodnie, 3 tygodnie temu, ale dopiero dzisiaj go rozpakowałam. Yummy Skin, chyba tak, Yummy Skin. Podkład mineralny, więc pewnie to pokrycie będzie takie pokrycie. Krycie będzie delikatne, tak mi się przynajmniej wydaje. Lekki, komfortowy podkład mineralny, wyrównuje koloryt. Średnie krycie, więc może to. Bo tutaj mam AA Gentle Nude, też jeszcze nie używałam. I to już jest podkład do serum. I tutaj mamy już bardziej chyba kryjący podkład. Może ten, co? Bo ja naprawdę minimalnie się maluję ostatnio, więc przetestujemy sobie ten podkład. Mam korektor oświetlający od Glam Shop, więc spróbujmy, zobaczmy, jak skóra będzie wyglądać. Najpierw nałożę ten podkład, bo taki rozświetlający w pędzelku korektor nakładam na, tak wyjątkowo, bo ja zawsze używam 2 korektorów, takiego z mocniejszym kryciem w odpowiednim kolorze, żeby zatuszować ewentualnie zasinienie, ale przy takich delikatnych makijażach używając rozświetlającego korektora, który ma za zadanie odbijać światło, no to musi zdecydowanie leżeć na. Yummy Skin w odcieniu 02 Nude. Sprawdźmy to. No to co tam u Was, kochani? Długo mnie tutaj nie było. Co prawda, kto obserwuje mój drugi kanał, Klasyka, no to tam mnie widział często. Sobie lusterka tutaj nie dałam. Widać, że już długo mnie tutaj nie było. Lusterka nie mam. Dobra, już mam. Kochani, ja się rozkręcę. Ja się rozkręcę, dajcie mi szansę. Dajcie mi kopniaka do działania. Bo tego po prostu potrzebuję. Mam gąbkę. Tutaj w sumie musiałabym jakoś mocniej zakryć. Nie wiem, zobacz. Zobaczmy. Gąbka jest od Tarte. Ten podkład ładnie pachnie. Ale ładnie skóra wygląda. Póki co, oczywiście. Wiecie, że podkład jest bardzo ciężko ocenić przy takim pierwszym użyciu, bo po prostu dzień może być nieodpowiedni do takich testów. Moja skóra jest przygotowana, po prostu jest wypielęgnowana, mam na niej SPF, ale taki bardzo delikatny, żelowy, tak jak na co dzień. Nie przesadzałam z tym SPF-em, bo nie chciałam tutaj Wam odbijać światło i przekłamać jakiegoś koloru. Dla mnie ten efekt jest jak najbardziej wystarczający. Krycia tutaj faktycznie jakiegoś bardzo dużego nie ma. Ta skóra jest dalej widoczna. Takie małe przebarwienia są widoczne. Zobaczmy tutaj pod nosem.
bo tutaj mam takie małe przebarwienie po lekkim kaczarku. Coś tutaj się pojawiło. Wyrównał się koloryt, ale to nie jest jakieś bardzo mocne krycie. No i niewielka ilość. Naprawdę moim zdaniem efekt jest jak najbardziej wystarczający. Korektor Expert. To jest korektor w formie pędzelka. Ja akurat nie przepadam za takimi korektorami, bo no jest to mniej higieniczne zdecydowanie, ale do takiego własnego użytku to już mniejszy problem. Więcej. Zobaczmy, jak przy takiej ilości. O! Ja się nie spodziewałam, że tutaj będzie jakieś krycie. Porównanie jedno oczko, a drugie. Bardzo ładnie odbija światło. Jak najbardziej dla mnie tutaj na co dzień ten efekt wystarczy. Oczywiście, kiedy się w miarę wysypiam i to zasinienie jest takie złe. Nie, no naprawdę jest dobrze. Podchodziłam do tego korektora, tak wiecie, właśnie w pędzelku, trochę rozświetlający, więc będzie raczej delikatny i tak niekoniecznie może dla mnie. Jest dobrze. Skóra wygląda bardzo, bardzo naturalnie, przede wszystkim. No i co bym teraz zrobiła? Przypudrowała sobie okolice pod okiem delikatnie. Albo dobra, zostawmy. Przynajmniej będziemy widzieć, jak szybko korektor wchodzi mi w załamanie skóry. Bo na pewno będzie wchodzić i nie jest przypudrowany w końcu. No i co my tutaj jeszcze mamy dalej? Konturowanie na mokro. Gloss Bronzer. Tak się prezentuje. Mamy tutaj też róż. Kolor jest bardzo ciekawy. I produkt rozświetlający. Więc sprawdźmy to, jak to się blenduje. Najpierw ten bronzer. Co to będzie za odcień w ogóle? Mocne napigmentowanie. Czy robi plamy? No nie. Użyłam go w ten sposób, chociaż nie używam sticków, nie maluję żadnych nigdy wzorów na twarzy, ale generalnie te sticki są stworzone właśnie po to, żeby sobie gdzieś je tutaj nałożyć i dopiero wtedy blendować. Tak się stopił, że ja go nie widzę za bardzo. Spróbuję jeszcze przełożyć. O! I tak o wiele łatwiej mi się nakłada, bardziej precyzyjnie. Mam większą kontrolę nad tym. I zobaczcie, zostaje na skórze. Czyli przekładam go na gąbkę. To jest mój taki prywatny, już osobisty, więc mogę sobie go tak używać. Zobaczmy, jak jest z noskiem. Jest trochę ciepły. Ale mi to akurat odpowiada, bo odświeżyłam kolor. Jestem ruda, ruda. Więc jak najbardziej. Naturalnie to wygląda. Nie powiem, że nie. Ale to rysowanie linii mnie po prostu nie przekonuje. Jako wizerzystka wolę mieć sama kontrolę nad tym, gdzie ja przykładam i nie chcę tak bardzo blendować, żeby pozbywać się linii. A w momencie, kiedy mamy już produkt na gąbce, to gąbka robi od razu blendowanie, więc unikamy jakichkolwiek plam i ścierania podkładu, który już został nałożony. Widzicie? W ten sposób. O. Ładny kolorek, podoba mi się. I zobaczcie, jak to wygląda subtelnie.
Można oczywiście mocniej. Może dzisiaj zaszaleję. Jeszcze później będę drugi film nagrywać. Korektor póki co pod okiem wygląda dobrze. Nie zbiera się jakoś bardzo, nie waży się. Pomimo tego, że nie jest jeszcze utrwalony, tutaj na powiece też się nie zbiera. Jest ok. Podkład tutaj bardzo mi się świeci, co mi się nie podoba, bo mam wrażliwą skórę, ale też mam, wiecie, małe blizny, rozszerzone pory. I tutaj tą strefę wolałabym sobie przypudrować, co zresztą zrobię. Więc jest to taki glow, ale ja lubię kontrolować ten glow, czyli żeby ta skóra miała ten naturalny glow w miejscach, gdzie ja chcę, aby ona go miała. Róż. Sprawdźmy ten róż. Najpierw w ten sposób. Druga strona gąbeczki. Pięknie się stapia. W podglądzie go za bardzo nie widzę, więc znowu bardziej moją techniką. O! Widzicie, o co chodzi? Od razu więcej. Od razu więcej się przekłada, kiedy nakładamy gąbką. No przyjemnie. Myślę, że sam róż na twarzy też wyglądałby ładnie. Na taki, wiecie, make-up, no make-up jakby. Ja chcę dużo, dużo różu. Śliczny jest. No i rozświetlacz. Myślę, że będę używać na co dzień jak najbardziej. Rozświetlacz. Sprawdzam, jak bardzo się wysuwa. Tyle jest produktu. No i jak z tym rozświetlaczem? No tego to tutaj za bardzo nie widać. Przez ten glow, jaki jest na twarzy. Zobaczcie. Za bardzo się stopił z tym moim glow. Myślę, że na takiej bardziej matowej skórze, takiej po prostu pokrytej kremem, bardziej byłoby to widoczne. Nie, tutaj rozświetlaczem jakoś nie jestem zachwycona. Dam mu oczywiście jeszcze szansę, ale za bardzo się stopił z moją skórą. No i dobrze, trzeba przypudrować. Słuchajcie, tutaj sobie jeszcze wyrównam ten korektor. Troszeczkę na powiekach, bo już się zaczął zbierać. I pudry. Pudry mam dwa. Gładzik z Glam Shopu i banana z AA Wings. Spróbuję użyć tych dwóch. Tego pod oko, bo ja nie lubię używać tych typowo pod oczy, bo moja skóra tego nie lubi. I gładzika tutaj właśnie w tę okolicę. Najszybciej zobaczymy efekt, czy to coś działa, czy faktycznie jest ten efekt wygładzający, czy jest bardzo lekki. Sprawdźmy to. Banana. Banana! Dobrze, na pierwszy rzut pod oko banana. Nałożę gąbeczką, taką cieniutką warstwę. Dlaczego pod oko nakładam banana? No bo ma lekko żółty odcień. Więc jeszcze w razie czego dodatkowo zasinienie zakryje. Kurde, pięknie! Pięknie! Przesadziłam. Delikatnie przetarłam ten puder i wyszły z niego takie lekkie drobinki. Mam nadzieję, że tego nie będzie widać. Ale tutaj bardzo ładnie. Dobra, sprawdźmy teraz gładzik. Gładzik. No i sprawdzimy go od razu w tych właśnie miejscach. Tutaj. Uwaga. Od razu lepiej. Zobaczcie, jak tutaj znika mi bruzda w tym momencie.
a tu jak jest mocno podkreślona tym świeceniem się skóry, ale no właśnie ten podkład, on się tak troszeczkę w tych miejscach niezdrowo świeci. On tak odbija światło. Gdybym wybierała się po prostu na zakupy tak na co dzień, to w ogóle by mi to nie przeszkadzało. Natomiast do nagrań, do jakichkolwiek zdjęć, no to już trzeba skontrolować ten glow. Gdzie to się świeci? Zobaczymy jeszcze tutaj na brodzie. Najbardziej problematyczne miejsce. Od razu lepiej. Tutaj nie chcę za bardzo pudrować. Tutaj bym może troszeczkę przypudrowała, żeby wyrównać skórę. No, zdecydowanie lepiej. Brwi zrobiłam tak na szybko, bo mam grzywkę. Grzywka wiele wybacza i w ogóle nie poświęcam ostatnio jakoś bardzo dużo czasu na swoje brwi, bo właśnie ich nie widać prawie że. Ale użyłam tej kredki z Eveline. To nie jest jakaś nowość, natomiast fajny kolor ma. Jest wodoodporna, jest właśnie ta cieniuteńka, więc można bardzo precyzyjne włoski nią wyrysować. Szukam teraz odcienia, żeby Wam powiedzieć. 0,2. Tu większość dzisiaj kosmetyków mam 0,2. Dobrze, co chcę bardzo przetestować i mam specjalnie takie czyste powieki, żeby to było bardzo dobrze widoczne. To jest kredka, która ma być kredką bardzo długotrwałą. Brązowe iskry, Glam Shop. Jaki tutaj jest odcień? Nie ma chyba to, że jest po prostu to taki brązowy odcień. Tutaj troszeczkę źle mi się patrzy, ze względu na to, że mam bardzo dużo światła, a opakowanie jest złote i napis też jest złoty, więc tak mi się odbija światło, że jakoś po prostu, nie widzę, ale nie ma chyba żadnego numerka tutaj. Mam kredkę i mam pędzel od razu Jessup 234. I sprawdźmy, ale jest mięciutka. Wow. Bardzo miękka. Aha, jakieś tu są faktycznie iskry. Jakby brokatowe. Ciekawa jest. Maluję nią szybko. Taką prostą kreseczkę. Nie musi być jakaś bardzo precyzyjna. I jak to ja. Rozmyję sobie delikatnie. Czy jeszcze można? Jeszcze można. Zastyga szybko, dlatego chciałam właśnie ją rozmyć, żeby zobaczyć, jak szybko trzeba z nią pracować. Bardzo szybko, czyli najpierw jedno oko, później drugie oko, bo zobaczcie, już zdążyła zaschnąć w większości. Ja rozmywam jej krawędzie. I to jest taki fajny, szybki makijaż, jak już chcę podkreślić oko, bo na przykład nagrywam jakieś tam podsumowanie na klasyce do jakiegoś pomieszczenia do filmu z metamorfozą, no to właśnie robię taki szybciutki makijaż, taką kreskę rozmytą, tuszuję mocno rzęsy i jestem zadowolona z efektu, więc bardzo fajne, rzeczywiście takie iskierki tutaj widać, takie delikatne, brokatowe. Bardzo szybki w wykonaniu makijaż. Tym bardziej, że trzeba szybko działać, bo to jest długotrwała kredka. Ciekawa jestem, czy się będzie jakoś przemieszczać, odbijać. Powieka jest przypudrowana delikatnie. Tam korektor został tylko nałożony na nią. Więc jeżeli się sprawdzi, to naprawdę będzie hicior. Tak mi się wydaje. Ładnie wygląda. Zobaczcie, do niebieskiej tęczówki rudych włosów. Taki jesienny makijaż. Zdecydowanie. Taki makijaż. No w nim się czuję bardzo dobrze. Kredka, którą chciałam od samego początku, jak ją zobaczyłam w paczce, przetestować. To jest kredka Long Lasting i to jest powiększacz, czyli kredka rozjaśniająca linię wodną.
jak ona będzie dobra, ja kocham takie kredki, używam ich bardzo często, żeby właśnie oko powiększyć, żeby ukryć zmęczenie, żeby zrobić efekt wow przy minimalnym po prostu staraniu. Jeżeli ona będzie dobra, to ja będę przeszczęśliwa. Taka kredka long lasting ma tutaj taki delikatny nadruk jaśniutki. Kredka do oczu powiększacz. Sprawdźmy to. Na razie bez żadnego rozgrzewania, bo takie kredki lubią rozgrzanie. Najpierw na przykład na dłoni, żeby zsunęła po linii wodnej, więc sprawdźmy tak bez niczego. Patrzcie to oko, to. Piękna! Tylko bądź jeszcze właśnie trwała, to Cię pokocham. Dobra, idę wytuszować czymś rzęsy i przejdziemy do makijażu ust, bo tu też mam super nowości, zdecydowanie warte przetestowania. Są i rzęsy. Rzęsy bardzo delikatne, bo brązowe. Wytuszowałam je tuszem od Yves Saint Laurent, ale brązowym. I to już jest tusz, który jest u mnie na wyczerpaniu niemalże. Używam go codziennie, bo podoba mi się ten bardziej subtelny efekt podkreślenia rzęs, że widać je, że one są, ale właśnie przy takim delikatnym makijażu dziennym, kiedy tylko nakładam krem z filtrem, ewentualnie odrobinkę tutaj korektora pod oko, trochę jakiegoś różu, żeby dodać sobie koloru i właśnie tak muskam te moje rzęsy brązowym tuszem, żeby były jakkolwiek widoczne, że je mam, bo swoje mam takie bardzo jasne, to bardzo mi się ten efekt podoba i naprawdę no, używam go już od dawna. Usta. Konturówki Glam Shopu uwielbiam. Naprawdę uwielbiam. Mają przecudowne kolory, takie nude i wszystkie zużywam. Do pracy wizażysty takie kredki są też jak najbardziej potrzebne właśnie w takich odcieniach. I dzisiaj się zastanawiam, czy to powinien być taki ciemniejszy brąz, czy taki bardziej neutralny odcień, ale chyba postawię na ciemniejszy brąz. Zresztą zobaczę jak on będzie wyglądać. No i coś, co mnie totalnie przyciąga, to jest tafla, czyli nowy błyszczyko balsam do ust, który bardzo przypomina, zobaczcie, ten od Tarte. To z kolei jest kosmetyk, przysięgam, że to jest chyba 10. opakowanie, które zużywam do samego końca i bardzo się cieszę, że Tarte przysyła mi paczki PR, bo no do tanich nie należy ten balsam, a ja go kocham, bo po prostu kocham, więc użyłam większość kolorów. Ten Tarte daje taki minimalny kolor i taki piękny błysk i cudowne nawilżenie. Świetnie te usta wyglądają na co dzień, wyglądają jakby były troszeczkę większe przez to takie wypełnienie tym kolorem, ale takim trójwymiarowym. On jest transparentny, on nadaje takiego zdrowego koloru tym ustom. No po prostu dla mnie to jest jeden z najlepszych produktów do ust, jakie kiedykolwiek używałam, więc mam bardzo wysokie oczekiwania co do tego. I teraz to sprawdzimy. Wybrałam odcień glazurka, ale najpierw ta konturówka. Konturówka, spróbujmy. Ombre, odcień ombre. No będzie intensywniej, ale wydaje mi się, że do moich rudych włosów będzie to dobrze wyglądać, ten kolor. Patrzę w dół lusterka. Tak w dole mam. I mi niewygodnie. Mam nadzieję, że będzie równo. Tak na czuja. Zatraca mi się bardzo kontur ust. I naprawdę się zastanawiam nad takim bardzo subtelnym makijażem permanentnym. Szczególnie tutaj mi się zatraca. W takim naturalnym, jak najbardziej zbliżonym kolorze do moich ust. Ale ja się nad tym zastanawiam już lata całe. I tylko widzę, że coraz mniej mam pigmentu. Ale jakoś nie potrafię się przełamać. Naprawdę. Trochę
ten kontur rozmywam. Robię właśnie takie ombre. I teraz sobie wyobraźcie, że to jest kształt moich ust, których nie widać. Dobra. No lata 80., no początek 90., taki mniej więcej teraz jest vibe, ale zobaczmy, jak to będzie po nałożeniu tej glazurki. Teraz ten kontur praktycznie zanika, otwieramy. A, jest taki konkretny klik. Dobra. No nie, mam dużo mocniejszy kolor, dużo mocniejszy. I zobaczcie, jak bardzo jest płynny. I taki milimetr wysunęłam. I już się całe rozmywa. Plus brudzi się opakowanie. Czekajcie, muszę to przenieść. Dużo mocniejszy kontur. Kolor, przepraszam. Zobaczcie, porównanie to akurat też jest nowy. Nowy odcień, no nawet zbliżone. To zobaczcie tutaj Glam Shop. Ciach. O, to nie to opakować. Dobra, tu. A tutaj Tarte. Widzicie? Muszę tutaj więcej nałożyć. Jest taki błysk, ale ten kolor jest transparentny, a tutaj to krycie jest dużo mocniejsze i właśnie to się bardziej rozprowadza jak balsam, się ma większą kontrolę nad tym, jak pracuje na ustach, a tutaj on się od razu rozlewa, rozmywa, więc odrobinkę tylko należy wysunąć, tyle co wcale, żeby tutaj nie spłynął. Więc tutaj już czuję tą pierwszą różnicę. Bardzo dużą różnicę. Aha. Bardzo płynne, bardzo, bardzo. Ale usta wyglądają bardzo ładnie. Tylko że mam zupełnie inne odczucia, mając na sobie ten kosmetyk. Czuję, jakbym nałożyła dużo takiego jakiegoś olejku albo dosyć tłustego, odżywczego błyszczyka do ust, niż typowo taki balsam, który się troszeczkę wchłania do ust, jak to jest właśnie w usta, a nie do ust, w usta, jak to jest w przypadku tego produktu Tarte. Więc jak dla mnie zupełnie inny produkt, wyglądający tylko podobnie, już od razu, od pierwszego użycia czuć różnicę. Natomiast nie da się ukryć, że usta wyglądają naprawdę ślicznie. Więc taka jest moja opinia na temat tych produktów. Tak wyglądam ja. Mój makijaż, który jest naprawdę szybki w wykonaniu. Co do samego podkładu, no to ciężko go tutaj ocenić tak po pierwszym razie. Podobał mi się ten efekt glow, ale nie tutaj w tej okolicy. Mimo wszystko taki ten typ błysku i odbijania światła pokazuje wszystkie niedoskonałości, nierówności, jakie mamy na twarzy, więc warto jest kontrolować błysk tego właśnie kosmetyku od AA i Yummy Skin. Co do modelowania twarzy, bardzo subtelny efekt, oczywiście można go wzmocnić. Lepiej mi się go nakładało za pomocą gąbeczki niż typowo rysując i próbując rozcierać to na twarzy. Bronzer, bardzo ładny róż, no teraz taki subtelny, troszeczkę zanika, więc spokojnie można by go nałożyć więcej. Zdecydowanie są to kosmetyki, którymi krzywdy sobie nie zrobicie, bo dosyć łatwo jest je rozblendować, można dokładać, można zdjąć nadmiar, więc są bezpieczne, kolory też mają ładne. Dla mnie mogły być trochę bardziej gęste w swojej konsystencji, żeby ten efekt był mocniejszy. No i rozświetlacz po prostu nie jest dopasowany do mojego koloru skóry. Dosłownie znika. Większy glow jest
z tego podkładu niż z samego rozświetlacza, więc ja sobie pewnie zaraz coś podokładam na twarz. Kredka, wydaje mi się, że to może być chicior. Jak ktoś lubi jeszcze taki delikatny błysk, takie drobinki, przypomina mi to trochę kredkę Glimmer Stick, to się nazywało, z Avonu. Lata na tej kredce pracowałam i w sumie do szkoły chętnie bym zamówiła te kredki, bo bardzo dobrze się na nich pracowało. One były takie żelowe, szybko zastygały i też niektóre miały takie brokatowe drobinki. No naprawdę muszę je zamówić. Czy jest ktoś tu z Avonu? Lubicie zamówienia? Ktoś coś? Muszę zamówić. Ale w sumie już jest, sklepy są nawet stacjonarne z Avonu, więc gdzieś pewnie je kupię. One są też często w dobrych cenach. Ale tak, przypomina mi ta kredka zdecydowanie te z Avonu i myślę, że będę jej używać, jeżeli nic się nie stanie z samą konsystencją, bo czuję, jak ona mocno tutaj już zastyga. Fajny efekt. Ja lubię tak na szybko, kiedy potrzebuję zrobić kreskę, to właśnie kredeczka, trochę takie rozumiecie, i oko jest podkreślone. Wystarczy mocniej wytuszować rzęsy, czy nawet zaszaleć, dokleić sobie kilka kępek w kąciku zewnętrznym i oko jest wyciągnięte, fajnie można je podkreślić. Myślę, że hiciorem, którego będę używać niemalże codziennie, to jest ta jasna kredka rozświetlająca oko, bo zobaczcie, że trochę ten makijaż trwa, a tutaj ta jasna linia wodna, ona faktycznie jest sucha. Po pomalowaniu ona zastyga. I jestem ciekawa, jak długo ona się będzie utrzymywać, więc ja jej będę używać teraz na co dzień, jeżeli naprawdę będzie taka jedna z najlepszych, których używałam do tej pory, to dam Wam znać w jakimś filmie, albo nawet nakręcę ulubieńców, bo nie kręciłam ich od roku. Czy kręciłam ulubieńców roku w ogóle? Wydaje mi się, że tak. Ale no ja nie kręcę ulubieńców już co miesiąc, bo faktycznie teraz coraz mniej używam tych kosmetyków, bo moja skóra jest bardzo wrażliwa, więc staram się wybierać takie naprawdę perełki, a mój makijaż na co dzień, z racji tego, że jeszcze w większości na budowę, to jest albo zerowy, albo totalnie minimalny, rzadko kiedy maluję się mocniej, więc używam mniej tych kosmetyków, ale te, które dzisiaj były w użyciu, myślę, że całkiem fajnie zdały swój sprawdzian. Swój test. Konturówka do ust też bardzo ładnie wygląda. No ale tutaj takie trochę małe rozczarowanie, że ja wiem, że to tylko takie porównanie, to nie jest kopia, wiadomo, nie o to chodzi, to jest zupełnie inny produkt, ale wiele osób porównywało go do właśnie tego produktu Start Marakuja. No to tu mamy za bardzo taką mimo wszystko roztapiającą się konsystencję, trudniejszą do kontroli, trzeba dużo mniej produktu tutaj wysuwać, ledwo, wtedy łatwiej nałożymy sam kosmetyk i też odczucie jest zupełnie inne jak dla mnie. Nie jest to balsam, jest to bardziej błyszczyk na ustach, więc no te kosmetyki mają się nijak do siebie, jedynie to opakowanie jest dosyć podobne. Tart wciąż kocham miłością wielką, Glam Shop jeszcze mi tego nie zastąpi w tym przypadku. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten makijażowy film po takiej długiej przerwie Wam się spodobał. Postaram się też wrócić na Instagram z charakteryzacjami. Coraz więcej czasu zyskuję, bo remont już jest gotowy, ale teraz jeszcze się urządzam, robię jakieś wystawę, muszę całą zrobić, więc jeszcze kilka takich mebli, witryn i tak dalej, żeby powystawiać te stare kosmetyki. Ja w ogóle założyłam w końcu profil na Kup mi kawę, bo widzowie z kanału Klasyka mnie o to prosili, żebym w końcu gdzieś zrobiła jakąś skarbonkę, gdzie widzowie mogą się zrzucać na właśnie chociażby te stare kosmetyki, które są potrzebne do kręcenia materiałów, a koszty sprowadzania ich za granicę, szukania są dosyć kosztowne. Nie są to właśnie testy współczesnych kosmetyków, tylko grzebanie w historii, więc tak, założyłam taką skarbonkę, dam Wam linka w opisie pod spodem, można mi po prostu postawić kawę, a jaką, to już zależy od Was. Oczywiście nie jest to w ogóle zobowiązujące, w ogóle po prostu jest i jeżeli ktoś chce tak w ramach podziękowania lub żeby po prostu mi pomóc w tej kolekcji, żeby zdobywać jeszcze fajniejsze okazy i je sprowadzać za granicę i Wam je pokazywać na kanale, które też wzbogacą wystawę w mojej szkole, to właśnie taka skarbonka tam jest założona. No i też Was zapraszam na to
klasykę, bo tam pokazuję Wam dużo filmów z metamorfoz. Tam się mocno wyżywałam kreatywnie. Robiłam projekty, sama też wykonywałam te remonty, kładłam kafle, tynkowałam, gładziłam ściany, malowałam, przerabiałam meble, więc to wszystko Wam pokazuję na klasyce i tam Was zapraszam. A tutaj wracam do Was z makijażowymi treściami. Koniecznie zobaczcie następny film, który będzie po tym, tylko poprawię makijaż, bo to jest wyjątkowy film. 10 lat prowadzenia tego kanału, słuchajcie, i to będzie idealne podsumowanie tych 10 lat, więc bądźcie na bieżąco, jeżeli nie subskrybujecie, subskrybujcie i obserwujcie, bo w sobotę ten film się pojawi, więc bądźcie tutaj, dobra? Zobaczmy się w sobotę na tym kanale. Dobra, już nie przedłużam. Do zobaczenia!